Cześć, mam na imię Piotr. Witam Was. Moja przygoda z motocyklami zaczęła się bardzo dawno, czyli gdy miałem mniej więcej około 5 lat. Mój ojciec kupił motocykl, postawił go na podwórku, odkręcił zbiornik paliwa, poczułem te oktany, etyl 78 i wiedziałem już, co będę robił do końca życia. Wiedziałem, że będę jeździł. To było niesamowite uczucie, które trwa nadal do tej pory. Moja pasja motocyklowa zaczęła się, kiedy miałem 11 lat, kiedy właściwie mogłem już wsiąść. Miałem na tyle siły, żeby wsiąść na motocykl i się przejechać. I kolega przyjechał junakiem. Pozwolił mi na niego wsiąść i ruszyć. To było coś niesamowitego. Uczucie, które do tej pory pamiętam. To jest pierwsza jazda, pierwszy motocykl, na którego wsiadłem. I to uczucie towarzyszy mi do dzisiaj. Oprócz motocykli bardzo lubię muzykę. Mam swój ulubiony zespół, o którym powiem później. Też związany z motocyklami, czyli osoba, która śpiewa, czyli główny solista tego zespołu. Też jeździ motocyklem, pasjonuje się tymi sprawami i to nas bardzo łączy. Spotkałem go kiedyś, byłem na koncercie nieraz i rozmawialiśmy o tym, o swojej pasji i tym bardziej właśnie czuję jakąś wspólną więź właśnie z tym zespołem. To jest właśnie, nie jest motocykl jakiś największy, najmocniejszy, bo są naprawdę różne motocykle, są turystyczne. To jest Chopper Yamaha Virago 750, 54 konie mechaniczne. Dla mnie to jest wystarczająca moc, którą naprawdę na trasie można rozwinąć, kiedy trzeba, do wyprzedzania, do jazdy nawet w dwie osoby. Kupiłem go jako drugi motocykl, bo pierwszy miałem też Yamaha 700, amerykańską wersję. To jest też amerykańska wersja, tylko 750. I naprawdę jest wspaniałym motocyklem, który ma duszę. No właśnie, jak wcześniej wspomniałem, to jest Yamaha Virago. Bardzo, bardzo mało awaryjny. W ogóle jestem związany najbardziej właśnie z marką Yamaha, gdyż uważam, że to są wspaniałe motocykle, które mają naprawdę odpowiednią moc i charakter dla siebie, jakby do mnie stworzony. No i z tą marką na razie jestem związany i myślę, że zostanę dalej. Motocykl sam w sobie nie ma duszy. Musisz ją tchnąć,
w niego, w ten silnik, w tą moc. Swoją własną duszę. Jeśli tego nie zrobisz, on będzie bezduszny. Będzie cię wiódł tak, jak on chce, a tak naprawdę powinieneś nad nim panować, prawda? On jest jak byk na rodeo. Musisz wziąć go za rogi i twardo trzymać. Jeśli popuścisz, spadniesz z niego szybko. Każdy motocyklista wie, każdy dobry motocyklista wie, że musi panować nad mocą silnika, bo naprawdę te moce silników w tej chwili są bardzo duże. Na co dzień jestem, pracuję w stacji ratownictwa medycznego w Chełmie, z siedzibą w Chełmie, filia we Włodawie. Na co dzień staram się ratować ludzi, ratować ludzkie życie, pomagać ludziom. O, i tu jest właśnie to, co najbardziej kocham, czyli zespół Jam. Z tym zespołem zetknąłem się w dzieciństwie, kiedy jeszcze śpiewał w nim charyzmatyczny bardzo człowiek Rysiek Rydel. Ta muzyka została we mnie jeszcze przez wiele, wiele lat i do tej pory słucham tej muzyki. To jest muzyka, która ciągle wraca, ciągle powraca, mimo że jeszcze lubię inne zespoły muzyczne, rockowe, bluesowe. Ogólnie Jam jest taką bazową grupą, na której się wychowałem. Kocham bluesa, kocham harmonijkę, gram też na harmonijce, uwielbiam ją. To jest dla mnie instrument boski, który ma w sobie jakąś wielką moc i siłę. I nie wyobrażam sobie, żebym kiedykolwiek zrezygnował z zespołu Jam. Tak jak wcześniej wspomniałem, znam osobiście Maćka Balcara, który też grał w filmie Skazany na bluesa, w filmie o Ryśku Rydlu. I wspólna pasja motocyklowa też jakoś nas połączyła, a film po prostu nadał temu jeszcze większego wyrazu, który do tej pory czuję po prostu cały czas. Włodawska grupa motocyklowa Riders powstała w 2010 roku. Założycielem ja właśnie jakby pomyślałem o tym, żeby jeszcze właśnie spotkać. Wiedziałem, że jeszcze spotkam na pewno ludzi takich, którzy myślą podobnie jak ja, czyli mają pasję dwóch kółek. Nie trzeba było długo czekać. W czasie dwóch, trzech lat nazbierała się naprawdę duża grupa ludzi, którzy tak samo myślą jak ja, czyli uwielbiają motocykle, uwielbiają jeździć razem, przebywać ze sobą. To jest jak rodzina. To jest jak rodzina. My się ze sobą bardzo dobrze czujemy, rozmawiamy, mamy wspólne tematy. Nie tylko o motocyklach, ale również o życiu, takim prywatnym rozmawiamy. To jest jakaś odskocznia od pracy codziennej, od zwykłego szarego dnia. Zawsze każdy z nas myśli tylko o tym, kiedy wsiądzie na motocykl i ruszy przed siebie.
jeśli już wsiądziesz na taką maszynę piękną i ruszysz przed siebie, zakładasz kask, w ogóle nie myślisz o tym, zostawiasz wszystko, wszelkie problemy zostawiasz ze sobą, jesteś tylko ty i ta piękna maszyna. I to jest uczucie niesamowite. I zawsze się tylko zastanawiasz, kiedy następny raz wsiądziesz na tą piękną maszynę i ruszysz do przodu. I to jest właśnie całe sedno sprawy. Rider z Włodawa nie jest jakąś grupą, którą można by było zmierzyć, w jakiś sposób policzyć. Jest forum motocyklowe, które założyłem, adres www.riderswodawa.dbv.pl, skupia pasjonatów motocykli. Każdy może opowiedzieć o swoich problemach z motocyklami, czyli są różne działy. Są działy, które mówią konkretnie o pewnych sprawach, czyli technicznych, własnych, osobistych, problemy jakieś z prowadzeniem motocykla. Każdy może opowiedzieć o swoich jakichś tam problemach z motocyklami i wtedy dostaje konkretną odpowiedź. To jest tak, jak każde forum zawiera szereg pytań, odpowiedzi na sprawy związane właśnie z motocyklami. Tak, co roku jeździmy na różne zloty motocyklowe po całej Polsce i na przykład bardzo często już od jakiegoś czasu jeździmy do Bałtowa. To jest taki nasz ulubiony zlot. Mamy tam swoje kwatery. Zajmujemy nawet kilka kwater, bo jeździ naprawdę dużo ludzi. No i już trzeci rok z rzędu będziemy jechać taką większą grupą. W Polsce organizowanych jest bardzo dużo zlotów, międzynarodowych również. I w Bałtowie to właśnie jest taki międzynarodowy zlot, gdzie większa grupa nasza właśnie jedzie już z kolei któryś rok. W tym roku pewnie też. Dzisiaj właśnie też pogoda sprzyja na przykład i pojechała niewielka grupa do Dęblina, ale zawsze w każdy weekend wyjeżdżamy sobie gdzieś na kawę na przykład. Jedziemy gdzieś w pobliże. Ja to zawsze mówię wokół komina, na przykład do Urszulina na kawę, bądź do jakiejś innej miejscowości, lub czasem robimy taki przejazd dłuższy, na przykład około 200 km, gdzie zatrzymujemy się w jakiejś kawiarni, na jakąś kawę, na jakiś obiad, rozmawiamy wspólnie o jakichś motocyklowych tematach. I to jest piękne, i to jest piękne. Pasja łączy ludzi i to jest właśnie najważniejsze w tym wszystkim. A więc wszystkie sezony od 2010 roku uważam za bardzo udane, bo jeździliśmy na różne zloty. Jeżdżą też dziewczyny, które naprawdę wspaniale sobie na tych rumakach radzą. Dobrze, bardzo dobrze. I cieszę się z tego, że nie było żadnych jakichś poważnych kolizji, wypadków, że zawsze wracaliśmy szczęśliwie z tej podróży. A naprawdę zjeździliśmy
kawałek Polski. Na różne zloty wyjeżdżaliśmy, na różne imprezy motocyklowe, na jakieś tam charytatywne imprezy. Także uważam, że każdy rok wniósł coś ciekawego do naszej grupy i myślę, że następne lata też będą takie. Cieszę się bardzo z tego, że jest coraz lepiej, jest nas coraz więcej. Zapraszam też motocyklistów, którzy nie są jeszcze może zdecydowani, żeby się zgłaszali do nas. Naprawdę są wspaniali ludzie, którzy przyjmą każdego z otwartym sercem i każdy, myślę, że poczuje się bardzo dobrze w naszej grupie, jak w rodzinie. Moje plany na przyszłość są takie, że myślę kiedyś o zmianie motocykla na jakiś większy. To jest taki konik każdego motocyklisty, żeby zmienić na coś większego, lepszego, prawda? To jest tak jak w życiu. Starasz się, żeby było ci z każdym dniem lepiej, tak samo z motocyklem jest. Żeby miał, nie wiem, większą pojemność, lepiej się jeździło, lepiej się prowadził. No i do tego dążymy, prawda? Jak na razie jestem naprawdę zadowolony z tej maszyny i nie zamierzam w najbliższym czasie zmieniać motocykla. O, i tam słychać właśnie to, co lubię. No i myślę, że każdy następny sezon wiąże się z jakimiś zlotami, z wspólnymi wyjazdami na zloty. I tylko o tym myślę, prawda? Kiedy następny, zawsze myślę tylko, kiedy następnym razem wsiądę na tą wspaniałą swoją maszynę i ruszę do przodu. Nie myśląc, pozostawiając wszystko jakby za sobą. Całe swoje jakby życie prywatne zostawiam i jestem tam. Jestem tylko on i ja. I to jest właśnie najwspanialsza rzecz w życiu, którą uwielbiam i kocham, czyli moja pasja, motocykle.